Witam Was, kochani. Dzisiaj nagranie. Jestem z Bambi na spacerze. Wspomnienie nagrań. Takie ogólne. Tu jest przejście dla pieszych. Tu jest ta barierka na moście. I miałem nagranie o tym, że nie wolno się wyłonić z tej barierki, bo człowiek jest niewidoczny. Tu jest zakręt, a tu jest przejście. Tam dalej jest już wodospad. Nazywam to wodospadem Iławskim. Tama. Tam dalej widać, tam mam nagranie w tamtym roku ze świecą gromniczną. O! Samochód się zatrzymał i pani przeszła. Prawidłowo. Tak miałem w nagraniu, że dopiero kiedy samochód się zatrzymał. Idziemy dalej. Zrobię stop klatkę i będę was oprowadzał po moich nagraniach. Tu na tych leżakach miałem nagranie o tym, że słowo aborcja nie oddaje sytuacji i wydarzeniu. Ono kamufluje na tych ławkach. Kochani, te ławki są piękne też tutaj. I tutaj zakręca rzeka. Bambi, nie ciągnij, nie ciągnij. Tu są bloki. Tak. No i cóż. Bambi, nie ciągnij. 15 lutego, Dzień Zakochanych. No i te leżaki też przypominają o tym, że kaczki łączą się w pary. Cóż to za kaczka, która nie ma pary? Ona wtedy dopiero w parze znosi jajka i wychowują małe kaczuszki. No idziemy dalej. O, widzimy właśnie kaczki. Zobaczcie, dwie pary. Kolorowa to jest on, a szara to jest kaczka. Dlaczego szara? Powinna być dziewczyna ładniejsza, ale szara jest dlatego, że siedzi na jajkach w sitowiu i musi być niewidoczna dla drapieżników. Jakiś tam kun, nie kun, pływających wydr. I zobaczcie, że wszędzie są pary. Łączą się w pary. Oni wiedzą o tym, że w pary się łączą. Oni wiedzą. A skąd wiedzą? Kto ich tego nauczył? O, same pary. Tam dwie pary. I tutaj też, o. Po jednej, kolorowa i szara. Samiec kolorowy, samica szara. Idziemy dalej. Tu jest mostek zakochanych. Mostek zakochanych, tak nazwałem. Ta rzeczka to jest taka dodatkowo zrobiona przez krzyżaków. Doprowadzi do młyna. Szkoda, że ten młyn taki zabytek. Pierwszy budynek w Jawie. Od młyna się rozpoczęło. Tam, gdzie jest woda i chleb, tam jest życie. Tam, gdzie jest woda i chleb, a młyn dawał mąkę. Dobra, tu jest mostek zakochanych. Idziemy dalej. Tu jest łódź, a tu jest domek. W tym domku mamy nagrania. Piękne. Tak, z moim kwartetem. Tam jest nagranie Bądź pozdrowiona. A także mam nagranie wiersz, mówię cisza. Cicho. Tak, tu mam dziewczęta siedziały na tych ławkach. To było w niedzielę, ja po mszy świętej przyszedłem wieczorem i poprosiłem, wcisnęły migawki, nagrałem wiersz cicho. No, idziemy dalej. Tam są huśtawki, taki domek. Na tych huśtawkach mam nagrane film o odchudzaniu. Wziąłem dwie butle z Lidla, 5-litrowe i niosłem. I mówiłem, jeśli człowiek przytyje 5 kg, to musi taką butelkę dźwigać. Jeśli 10 kg, to dwie butelki. Masakra. Masakra, żenada. I jeszcze jakieś słowo miało być, ale zapomniałem. Masakra, żenada. Może ktoś mi pomoże? No. Także lepiej tych butelek dwóch 5-litrowych nie dźwigać.